Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ale już pierwszym z nowej seryjki. No bo stwierdziłem, że jednak nie będę miał osiny, bo osina już się kończy. To będzie tak jakoś trochę nudno, jak będzie tylko Felsbrun i Kolonia. Postanowiłem sobie zrobić z Woli Blednowskiej serię. Jak nie skończymy, to nie skończymy, trudno. Jak nie skończymy, to nie skończymy, trudno. Ale ile się rozwiniemy, tyle się rozwiniemy. I dzisiaj wam pokażę maszyny, na jakie mam na start. A na start mam John Deere 6155M, PKX8. No i idziemy do tyłu. Mamy tutaj Wadershata, kariera, piąteczkę, 5 metrów. Mamy Kuna Siterię, 4 metry na start. I mamy Zasława. Tu mamy Combine John Deere 2266. No. I na sklepie jeszcze siewka stoi, bo zapomniałem ją przywieźć. Ale ona mi się tam przyda na tym sklepie. Trzeba będzie nawóz kupić. Trzeba będzie nawóz kupić i ją przywieźć. O, tutaj stoi. Gaspardo Primo. No. Oświetlenie to jest z Woli Brudnowskiej sobie wziąłem oświetlenie. Bo miałem na podstawowym, ale stwierdziłem sobie, że skoro to jest mapa, oświetlenie jakieś własne ma, to zagram sobie na nim. No i mamy oczywiście młot na pecha. No i w dzisiejszym odcinku jedziemy orkę robić. W dzisiejszym odcinku jedziemy orkę robić. Będziemy to uprawiać i siać. A właśnie pulwam nie pokazywałem. No to mamy pole 239. I mamy 42, 41, 40. Te dwa pola mam. No bo stwierdziłem, że na początek miałem 500 tysięcy na start. Za te 500 tysięcy musiałem kupić maszyny. No kupić maszyny i pole. Tego mam jeden ciągnik, a nie dwa. No łąka tutaj mogłaby być na początek. No mogłaby tu być nieruszana. Ale ja sobie na początek założę tą łąkę po to, aby mieć dodatkowe tam parę arów w pola. Bo na start w krowy nie idę. Łąka mi nie będzie potrzebna. Więc... A i nie gram na sezonie, no bo... Nie gram na sezonie, bo mi się nie chce. Wolę sobie tak na chilku pograć, bo ogólnie miałem tutaj nie robić serii z tej mapy. To miałem sobie tak na chilku pograć. Jak mam wolny czas. Tak samo umiałem sobie pograć. Ale tak sobie wczoraj o tej 22 zacząłem orać tamto pole. Mówię, kurczę, skoro skończy mi się osina, to ja już nie będę miał, to będę miał tylko dwie serie. A nie wiem, czy tam te serie dotrwają. Czy no Felbrun na pewno, ale to tak wtedy codziennie by był farming z jednej serii, to tak trochę nudno by dla was było. Tylko postanowiłem sobie zrobić taką serię. Mówię, trudno, jak jej nie skończymy, to jej nie skończymy, tak? Skończymy sobie najwyżej, jak będzie nowy farming. O, też tak można zrobić. Jak będzie nowy farming, to tą 19 będziemy sobie wtedy ciągnąć dalej. No. Kurde, bo tutaj zostawiłem takiego Żyda sobie. I się dziwnie tutaj orze to. Był skręt tekstury i inne. No dobra. Będę starał się realnie grać. Na tej mapie. Na tej serii. Lee 0 F11. F11 staram się nie używać. Teraz tylko z F11 dodałem sobie kasę. Żeby mieć te 500 tysięcy na start. Zresztą mogę wam sklep tutaj w finansach pokazać dzisiaj. Nowe maszyny Mint 433. I no. Zakupy terenu 50 tysięcy, czyli daje nam no 500 tysięcy. I zostało mi na koncie tyle, ile mam. Zostało mi tam chyba 18 tysięcy na koncie. Ale
No, bo wiedziałem, że będę musiał kupić wapno, ale czy wapno w tym sezonie jeszcze nie, bo PK jest dobre tutaj. Jest dobre, no. Szóstka jest, no to jest dobrze, nie będę wapnował w pierwszym sezonie od razu. 20% piachu, także wtedy na rewelacyjny plon nie liczę z tego pola, co uprawiam. A i wziąłem sobie ze Starfirem, w sensie z nawigacją tego Dunvirala. A no i będę się starał tak robić, że jak ciągnika na przykład kupię sobie z Turem, z Zetora na przykład, gdzie nie ma nawigacji, no to nie będę jej używał, tak? To i nie będę używał. Bo po co sobie fan z gry psuć? To kiedyś we... O. To kiedyś pola będą moje. Ale na razie musiałem tylko 40, 41, 42 kupić. Bo na nic innego mi nie było stać. Czy miałem tam chyba 120 tysięcy? Nie wiem jak to tam było. Mogłem kupić sobie jedno długie pole, na przykład 114 mogłem sobie kupić, ale wtedy bym nie miał kasy na nasiona, na nawozy, na nic bym nie miał. Bo musiał się wpaść kredyty, ja wolałem sobie kupić mniejsze 3 pola. I mieć kasę na nasiona i na inne rzeczy, tak. No, a w drugim odcinku właśnie myślę, jak tu poprzecznik zrobić. A w drugim odcinku będziemy sobie walczyć z żniwami już. No bo dzisiaj będzie siane już. Będzie uprawione to wszystko zasiane. Czy no nie wszystko na odcinku zasiane, ale... Już prawie wszystko będzie zasiane. Tak więc w kolejnym odcinku wyciągamy żandiera i jedziemy kosić. Tego też nie chciałem sobie zaczynać serii na sezonie, bo bym musiał dużo przebija czasu. O kurde, teraz trochę nierealnie to zrobił. No i dobra, wracamy na gospodarstwo, bierzemy Wadersata i lecimy uprawiać. Podsiew. Nie wiem, gdzie tego PHX jeszcze zostawić, ale chyba gdzieś z tyłu zostawię. Myślałem sobie, że będę miał jeden ciągnik na start, no bo po co mi dwa? O, tu scout stoi, nawet zapomniałem o nim. Przebiegłem koło niego, a nawet nie powiedziałem o nim, że mam. No, scouta też posiadam, żeby sobie go badać. Bierzemy kariera i jedziemy uprawiać. No to trzeba będzie drogę zrobić. Kiedyś. Właśnie nie wiem, mam tego Starfira, ale chyba nie będę go używał tutaj, przy uprawie. Użyję sobie go przy siebie. Świat na GPS-ie się zrobi, a tak tego do uprawy to tam będzie tak na oko sejać. No prędkość robocza oczywiście standardowa jest. Nie mam tego modu na prędkość. Specjalnie go nie brałem. To jest 240, 239 jest taki numerek. Stop, najgorsze pole to jest. Gorszego pola od tego się nie da mieć. Bo to jest 100% piachu. No właśnie, gleby wam nie pokazałem, jakie mam. No mam tu trochę IU, pylastego i zwykłego IU. A tutaj mam 100% piachu, tak jak mówiłem. No także zarąbiście. No to jest malutkie pole, że tutaj raz, dwa idzie. Krów nie mam jeszcze, także nie muszę się martwić o trawę na razie. No pewnie tutaj wejdzie na tym piachu, będzie znowu trawa. Na pewno zostawię sobie ten trawę, ten kawałek, bo tu nic nie opłaca się jechać. Z trawy coś tam jeszcze będzie.
No i dobra. Robię ten przejazd i będzie uprawiony, i się składamy i lecimy na ostatnie pole. Na drugie, czyli na ostatnie moje pole. Oj, ciekawe, ile ile godzin wykręcę, bo on ma 175 koni. I więc no, troszeczkę powinienem wykręcić. A więc co będę musiał zakupić jeszcze później. Za jakiś tam sezon 2. Ciągnik z turem. To jest postawa. Myślę, że ciągnik z turem się kupi. Trzeba będzie ten. Przyczepę kupić, nie? Znaczy, no ten. Żeby jakoś wozić paletę na gospodarstwo z nasionami na przykład. Czy też do słomy. No i dobra, składam się. Bo do przodu bardziej powinien jechać, niż do tyłu. Wolne, wolne. Jak wolne, to lecimy. Nie mam tego GPS-a, ale nie używam go. Bo do uprawy nie potrzebuję go. No mapa fajna. O, wiem, czego nie zdałem jeszcze. Dźwięku kół. Zapomniałem o tym. Totalnie o tym zapomniałem. A w sumie mogę tu w lewo skręcić drogą, mi się przejechał, no, ale dobra. Asfaltem też się przejedziemy. No i grzejemy sobie. Elegancko. I tutaj w lewo? Tutaj w lewo był. Koło tych pomidorów zawsze pamiętam. No, kierunkowskaz jeszcze ładnie tutaj pyka. No dobra, i lecimy jakoś tutaj. Się postaram tutaj jakoś to uprawić, bez nawigacji. Już tutaj ładnie to zrobił. Myślę, że pod lekkim skosem się przetnę. Myślę, że jak pod kosem się przetnę, to nie będzie problemu. A i chcę tutaj się tak w miarę normalnie rozwijać. W sensie, że metry maszyn normalnie kupywać. Jak zaczynam z piątką, no to wtedy sobie mieć na szóstkę. Na przykład silnik mam 4-metrowy, to wtedy kupię 6-metrowy. Nie chcę robić takiego przeskoku, jak zrobiłem na Felsbrunie. Bo w Felsbrunie przeskoczyłem ze czwórki na szóstkę, a z szóstki już na 15 przeskoczyłem, także no to już jest trochę duży przeskok. A na Osinie jak było? Na Osinie miałem 4 metry średnich chyba. Potem miałem 2,9 i potem z tej dziewiątki przeskoczyłem od razu na 2,15, tak jakoś chyba było. Tak jakoś było, tak mi się zdaje, że tak było. Bo nie pamiętam, żeby to inaczej było. Tak musiało być chyba. Nie pamiętam, jak to było na osi, nie? Ale tak mi się zdaje, że tak chyba było. Jakiś delikatny stosek sewaniemy i będzie mnie jeździć tu. Myślę, że GPS-a pod skosem stawić i co jedzie, tak, no ale... Powiedziałem, że do uprawy nie będę używał GPS-a, więc nie będę używał. Hej, trzeba jakoś nawrócić. Na kulturę tylko tak się nawraca. Najmniej w realu tak nawracają. Gdy, że łapie, to łapie. Jak łapie, to jest dobrze.
Na następne kółko już na przykład tak nie zawrócę, bo już bez sensu. Będę sobie w prawo kręcił, o. Już się powinienem wykręcić. Jo, wykręcę się. Na luzie. Na luzaku. Wiecie, dlaczego mnie tak chęć wzięła na tę mapę? Dlaczego mnie w ogóle chęć na farminga wzięła, żeby zrobić nową serię? Bo tak wczoraj sobie oglądałem Bolka. Gronka. Od biedaka do kozaka, bo jestem tam chyba na 31 odcinku. Na 32 jakoś tak. Tak mi kurde wzięło, żeby zagrać sobie farminga. Bo tak fajnie mi się to zaczęło oglądać, tego biedaka. Tak mi wzięło na farminga, że musiałem sobie... Chciałem tak po chwilku sobie tu pograć, ale stwierdziłem, że... Skoro mi się osina kończy już na dniach, zaraz po tym odcinku spierdzielam na ten. Spierdzielam na osinę po tym odcinku. Sobie ogarnę save'a do końca, żeby nagrać odcinek jutro, czyli w poniedziałek. Żebyście na wtorek mieli osinę 102 odcinek. No. Tak sobie stwierdziłem. Że kurczę, jakby mi się skończy ta osina zaraz, za te 4 odcinki, tam 3, no to ja będę miał tylko Felsbruna i kolony, tak? No właśnie, kolony, żeby nie było tak, że kolony też trzeba będzie ogarnąć. To będzie tak trochę mało na tym kanale, tak pomyślałem, farminga. A do nowego farminga jednak trochę brakuje czasu jeszcze. Więc myślałem sobie, że zacznę sobie serię na mapie. Nawet nie wiedziałem, jaką mapę, ale wiedziałem, że mam wolę brudnoską poprawną. Tak mówię, kurczę, zagram sobie na tej woli brudnoskiej, no bo tu jest dużo pól. A nie grałem nigdy na niej, tylko grałem na niej może z... No grałem na woli brudnoskiej może z pół godziny. Maksymalnie pół godziny. No grałem tylko wtedy, kiedy Michael odcinek, kiedy nagrał z woli brudnoskiej. No ale będzie 22 farmy, no to będzie przewaga 22, a tutaj wola brudnoska sobie odejdzie na drugi plan. Ale myślę, że będzie też odcinek z woli brudnoskiej jakiś. Się tam wplątywał jakoś między 22. No bo nie zamierzam tej serii skończyć do 22. Ale jak ona będzie duża, to też będzie jakiegoś inaczej ciekawy. Ja wiem, jak Bolki zrobią. Jak MS to zrobi. To jak wyjdzie 22, to tylko wszystko 22 będzie, a 19 pójdzie już na odstawkę. Ja dzisiaj nawet w 13 nie grałem. Ja nawet do dzisiaj gram w 13. Sobie na Kazachstanie tam walczę sobie kosze bizonem powoli. Tam jedną czwartą pola mam skuszone już, także no już tam ładny smak pola jest skuszony. Staram sobie powoli się zlankościć na liwie jakoś to. Oj, trochę za mocno. Ale dobra, wykręcę się. Kurde, fajnie się tak do tego GPS-a jeździ, szczerze mówiąc. Ale nie, do silnika już będzie GPS tutaj, bo to musi być dokładnie zasiane. Ze ścieżkami się będę bawił? Kurczę, nie wiem, jakby to miało wyjść te ścieżki. Mam silnik 24 metrowy rozsiewać. Więc nawet nie wiem, jak te ścieżki zacząć rozsiewać. Brzegorz. Na trzecim przejeździe od brzegu pewnie musiała być ścieżka, na 12 metrze. No nie wiem, zobaczę, jak to trzeba zrobić. A może pokombinuję tutaj ze ścieżkami. Będę testował sobie. Teraz poza kabiną sobie pojadę. Byście też zobaczyli trochę tego jelenia. Świetlenie z mapy jest oczywiście, jakby ktoś pytał. Zresztą to chyba mówiłem na początku odcinka. O, tak wygląda John Deere na tym oświetleniu. Teraz weźmiemy sobie tutaj. Weźmiemy sobie moje podstawowe oświetlenie. I tak wygląda jeden. Nie wiem, mi się dużo bardziej na tym podoba oświetlenie, ale wy musicie stwierdzić.
Chyba na tym podstawowym będę sobie grał. O, bo tu dużo inny. O, to era to jo. Era to ładnie widać tutaj wszystko. To tam tak jakoś takie. Nie wiem, bo tutaj jak jest wyłączone, to jest tak strasznie blado jakoś. Tutaj jest tak bardziej żywo. Nie wiem, będę grał na tym podstawowym szkoleniu. No bo mi się ono podoba i no. Kurczę, trzeba trochę przyspieszyć tą uprawę, bo już mamy 21 minutę. A tutaj będę robił 40-minutowe odcinki. Będę starał się robić jakieś dłuższe odcinki tutaj. No to fajna mapa. Fajne maszyny. Zobaczymy, jak ten pierwszy odcinek siądzie, bo dzisiaj go wypuszczam, czyli w niedzielę. Jak go dzisiaj nagrywam, dzisiaj go wypuszczam. 12, to myślę, że gdzieś na 13 go wypuszczę. I na przykład Liwa dzisiaj nie zrobię, a wypuszczę wam odcinek. Tak. No i elegancko. Karier, fajna rzecz. W realu też robotę robi. Sobie cofnę ten przejazd już. I tu poprzecznik sobie poprawimy. O. No i dobra. No i dobra, i składamy tą rzecz i jedziemy po siebnik. Dobra. Kogociki możemy sobie włączyć sobie. Niech se tam brygają. No i lecimy sobie na gospodarstwo podmienić szybko maszyny. Bierzemy siewnik i przyjeżdżamy tutaj siać. Myślę, że na chyba obydwóch polach zasieje sobie rzepak, bo to na tym 100% jako tam dużo nie da. Tam dużo rzepaku nie da. Więc no. A ja wolę mieć więcej rzepaku. Na tych dwóch polach sobie zasieć rzepak. I mieć spokój. Nie, na tym podstawowym świetleniu dopiero zupełnie inaczej gra wygląda. Nie wiem, ale możecie napisać w komentarzu, czy mieć podstawowe oświetlenie, czy to wolę z woli brudnowskiej. No dobra, bierzemy się i jedziemy siać. Sam 100% piachu sobie po odcinku zasieję. Szerokie chyba się 4. Okej. Okay. Tutaj zawsze. Tu auto ma. Czyli to jest 3,5 metra na 4 metra. Dobra, zrobimy sobie 24,5 metra. Czyli na której będzie ścieżka? Ścieżka jest na przejeździe czwartym. Czyli musimy sobie zrobić. Czyli my musimy sobie zrobić, skoro ścieżka jest na przejeździe czwartym, to sobie zostawić ścieżkę drugą. I my musimy sobie drugą ścieżkę ustawić. A czemu drugą ścieżkę?
Dobra, jakieś trzeba będzie przetestować te ścieżki. Dobra, ale myślę, że chyba dobrze będą te ścieżki narysowane. Zobaczymy, to jest taki sezon dla testów. No i dobra, kogut off. Czyli ty mi teraz przeskoczyłaś. To musi być druga ścieżka. No i zobaczymy, czy wyjdą te ścieżki, czy nie wyjdą. Będą dobrze, czy źle narysowane. Na pewno tutaj będzie dłuższe pole. Też będzie się tu trochę lepiej rysować. Niż na takim malutkim. No tak, ja teraz powinienem opuścić i powinna wskoczyć trzecia ścieżka. Zaraz wskoczę, jak opuszczę. No i elegancko. I w kolejnym przejeździe będzie czwarta, czyli już będzie ścieżka rysowana. I potem będzie dalej. No, powinno wyjść. Nie wiem, czemu tutaj mi pokazuje, że 3,5 metra nie wiem, jak to ma 4 metry. Ale trudno. No i dobra, i teraz ścieżka powinna się rysować. O, ładnie rysuje się. Ja sobie to podczas nawozu sprawdzę, czy to jest dobrze narysowane. Chociaż mi się zdaje, że tutaj trochę odmiedzy będzie przymało. Ale ja to by po odcinku będę sobie nawoził. Sobie to sprawdzę. W sumie te ścieżki mogę do końca rysować. I sobie rusem się na polu zawracać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale już coś mi nie wyszło. Chyba. Bo powinna być. Czekaj, skoro tam była czwarta ścieżka, to powinna być piąta teraz. Czyli to powinna być dopiero szósta. Czyli muszę jedną ścieżkę cofnąć sobie. Czyli to zarobiście cofnąłem tą ścieżkę. Czyli dwa przejazdy. I na szóstym powinienem. Na szóstym powinienem rysować. Zobacz. Rzepak miałeś. A dobra, przyniosę się. No i dobra, i lecimy sobie. Zobaczymy, czy to będzie wychodzić. Litrzy. Z powrotem będzie czwarta ścieżka. No i zobaczymy, co to wyjdzie. I tu mamy czwartą ścieżkę. Czyli o jeden przejazd musimy sobie cofnąć ścieżeczkę. Wiecie, ja to dopiero testuję ten mod sobie. Tego Prosida sobie dopiero testuję. 17 ogarnia, tylko że w 17 zawsze 9-metrową rypałem ścieżki ciemnikiem. Tam dobrze wychodziło, a 4-metrowym nigdy nie robiłem.
4-metrowe siedliki mi się nie rysowałem, także no. Muszę sobie tutaj policzyć przejazdy. Mam 2-4-5. Czyli 5 razy 4, 20 metrów. No dobra. Czyli mamy 20 metrów i teraz tym przejazdem będzie ścieżka. No. No i teraz rysujemy ładnie ścieżkę. No nie, ale tak po kutaszansku się trochę narysowała ta ścieżka. W tamtym momencie. No i dobra, i rysujemy te ścieżki dalej. Aha, czyli jak ja go opuszczę, to już nie mogę go podnieść, tego siewnika. No wtedy jak go podniosę i opuszczę drugi raz, to mi ścieżka przeskoczy. Dobra, rozumiem. I na razie jest wszystko gitara. No i ładnie, teraz powinna szósta ścieżka skoczyć chyba? Tak, szósta teraz powinna być. No, czyli tak jakby druga ścieżka rysowana, dobra. Czyli powinna być dobrze. No, posiejemy sobie jeszcze 5 minut. Jeszcze jedną ścieżkę narysujemy i skończymy odcinek. A tam na tamtym drugim polu też sobie przyjdzie, ale nie będę szedł ze ścieżkami, bo tam jest taki knut. Jest taki pole, że nie warto ze ścieżkami siać. No i elegancko. Czyli trzeci, czyli siódma ścieżka. Dobra, dobrze jest. Oj, ładnie. Czyli w takim tempie tak mi niby pokazuje 17 hektarów na godzinę potrafię zasiać w tym systemie. No właśnie, przynajmniej pole będę miał zbadane, ile ma hektarów. Bo w sumie tego nie liczyłem. No mamy czwarty przejazd. Pierwszy, drugi, trzeci. Czekaj. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czy ja coś źle zrobiłem? No 5, no to jest 20 metrów. Nie wiem. No, czekaj, 1, 2, 3, 4, 5 przejazdów zrobiłem. Czyli teraz powinna być ścieżka. Według mnie tu powinna być ścieżka, a nie jeden dalej. Ale ja to sobie później zobaczę. I będę nawóz zasypał, czy jest dobrze to zrobione. No i będziemy kończyć zaraz. Oczywiście jakby tutaj będzie do końca pola. Te ścieżki będą, czyli od 42 do 14 chyba. Chyba 14. Czy to będzie fajne ścieżki będą wchodzić, jak to wszystko będzie tu wycięte. Będzie takie długie pole, to fajne ścieżki tu będą. Na pewno 24 metry należy się dać. Tak. No i to się wszystko zbada. Po tym przejeździe wszystko będzie wiadomo.
No i teraz powinna wskoczyć szósta ścieżka. Jako półprzesiewnik. No i wskoczyła ładnie szósta. Nie wiem, ja to na MVP będę testował. Ale na MVP mam ogarnięte. No to mam 12-metrowy ciernik na MVP mapie. Czyli 12-metrowy, czyli. No. Bo do pryskiwa 36-metrowy będzie robione, także będzie tam wszystko grało i hulało. Drugi, no i teraz jadę trzeci na 7 przejeździe, czyli trzeci przejazd. A może fakt. A, bo. Nie, no to dobrze. Tylko, że to jest jedna ścieżka za dużo wtedy była walnięta. Pokazuje, że on tak jakby 3,5 metra siewnika, a mam 4 metry siewnik. Czyli ja dobrze liczę. Czyli ja dobrze liczę, że na szóstym powinna być ścieżka. I po prostu tutaj szerokość siewnika jest źle wpisana. No jadę czwarty. Przejazd. Tutaj chyba musimy sobie ścieżkę walnąć, sobie walniemy. Tak, tym przejeździe mamy ścieżkę walnąć. Kurde. Dobra, przeżyjemy jakoś. Nie, no bym podniósł, ale by mi ścieżkę naliczyło. Czyli po prostu tu jest trochę wina siewnika. Tutaj w tym momencie. Bo pokazuje, że ma niby 3,5 metry na prostydzie. 3,5 metra, a ma 4 metry. Tak więc to jest tylko wina tego. Tylko i wyłącznie wina tego. No dobra, ja w ostatni przejazd, ścieżkę rysujemy. Ładnie, tak. Trzeba jeszcze pograć 15 też. Kiedyś. Ale na 15 muszę znaleźć chęć. Bo tam ścieżki się dużo inaczej rysuje niż tutaj. Bo tam siewnikiem sobie klikasz M i opuszcza się. No i dobra, jest zasiane. Cztery ścieżeczki. Trochę za bardzo do sąsiada wyjechałem, ale dobra. Przeżyjemy to jakoś. Nie, a tymi ścieżkami powiem wam, podzielę się w kolejnym odcinku z wami. Czy je dobrze narysowałem, czy źle narysowałem. Ale dobrze je narysowałem. Jeszcze pod GPS-em sobie sprawdzę. No, zrobimy sobie taki myk jeszcze dla testów. Zrobimy sobie szerokość 24 metry. Tylko w ścieżkę, proszę. Tak. Tutaj. I tutaj. No jest dobrze. Jest dobrze narysowane, widzicie. 24 metry jadę tutaj. Kładzi piesem nie będę do nowa zapożywał. Bo mam ścieżki. Tu jest 24 metry. Przejadę się tą ścieżką i na środku pokazuje GPS. No, czyli jest dobrze narysowany. No i po prostu siewnik jest rąbnięty. No i patrzy. Jadę 24 metry na GPS-ie, bo tyle mam siewnik. Tyle mam rozsiewacz nastawiony i jest dobrze narysowany. No i dobra. Tak dla potwierdzenia sobie się sprawdziłem. Ale widzę, że dobrze wymyśliłem to. Dobra, 40 minut, to dojedziemy sobie na pole. Będziemy kończyć. Tam sobie zrobię jakąś miniaturkę na tamtym polu. Będziemy kończyć ten odcinek. Dla wierszyć, chcę wydać na 13. I da się udać.
No. Także siedzę ze ścieżkami. Da radę, ale nie będę tego na razie używał. Bo mam po prostu za małe kawałki pól. Ale w przyszłości. W przyszłości jak najbardziej tak. Ale tylko nie 24, tylko 4 metry miałem już. Tego cwaniaka to trzeba wyłączyć. A, czyli on ścieżki dalej liczy. Tu musi być. O. Czyli to musi być ręcznie ustawione, żeby mi nie liczył ścieżek, no. No i dobra, i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, padajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. A kolejny film już jutro z Felsbruna. Już jutro o 10 kolejny film z Felsbruna. No bo na 13 się przerzucę. Bo na 13 się przerzucę teraz troszeczkę. Na parę odcinków przerzucę na 13. No ale prawdopodobnie na 10 będzie. Tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.